No siema, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na TBR na jesień, natomiast będzie on trochę w innej formie, ponieważ pomyślałam sobie, że żeby wybrać chociaż kilka książek, które będę chciała przeczytać w najbliższym czasie, no to chciałabym od razu jakoś minimalnie poczuć się bardziej zachęcona do ich przeczytania, ponieważ wybieranie sobie książek na podstawie czytania po rozdziale to jest trochę też czasochłonny proces. No i już jakby czytając pierwszy rozdział, ja to uznaję za książkę taką rozpoczętą, więc też szkoda mi ją jest odkładać nieprzeczytaną, żeby potem nie wiadomo ile leżała. Dlatego dzisiaj zdecydowałam się na trochę szybszą formę i będę czytać pierwsze strony książek, a potem decydować, czy trafia ona do mojego TBR-u, czy nie. I jest jedna książka, którą odkładam bardzo długo, w sumie przez jej rozmiar, ale też jest w moim TBR-ze na ten rok. Dlatego myślę, że to jest dobra okazja, żeby, mam nadzieję, przekonać się do niej pierwszą jej stroną i przez to może szybciej ją przeczytać. Natomiast inne książki na razie nie rozważałam za bardzo, jakie tutaj jeszcze wziąć i których pierwsze strony czytać, także zobaczymy. Ale na pierwszy ogień idzie Dan Simmons i Ilion, czyli sci-fi z nawiązaniami do mitologii greckiej. Ponoć ta książka jest super, a drugi tom już niekoniecznie, no ale to jest też grubas i po prostu mnie troszeczkę rozmiar przeraża i to, że może za szybko by mi się jej nie czytało przez to, że to jest sci-fi, no ale zobaczmy. Przeczytam pierwszą stronę, no i potem ocenię. To się zapowiada mega dobrze. Pierwsza strona była bardzo ciekawie napisana, szczególnie na samej koniec. Tak jakby jest to zachęcające. Nie wydarzyło się praktycznie nic jeszcze. No i to jest też bardzo małe pole do popisu, żeby jakoś zachęcić od razu do czytania i żeby się od razu wciągnąć. Natomiast też myślę, że wiele osób tak robi, że w księgarni, decydując się na jakąś książkę, czyta sobie na przykład pierwszą stronę albo kilka stron. No i ta książka faktycznie musi zainteresować i porwać, żeby ją kupić. Podoba mi się. Bo podoba mi się, jestem ciekawa, więc jest plus dla Iliona. No i chciałabym tę książkę umieścić w TBR-ze na jesień, przynajmniej na ten moment. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo w najbliższym czasie też już mam kilka planowanych książek. Także to będzie TBR tak bardziej zaczynając, myślę, od października liczyć. Październik, listopad, tak najbardziej na te 2 miesiące. No to teraz poszukam sobie jakiejś innej książki, którą może bym chciała zacząć, żeby zobaczyć, czy chcę ją kontynuować tej jesieni. A w sumie wiecie co? Potrzebuję trochę zachęty, trochę takiej próbki, jeżeli chodzi o tę książkę, którą ostatnio wypożyczyłam w bibliotece. Mówiłam wam o niej, Przeczucie Tetsuya Honda, czyli podpisany cesarz japońskiego kryminału. No, nigdy nie czytałam chyba jeszcze żadnego takiego stricte kryminału japońskiego, więc jestem ciekawa. No i zastanawiam się po prostu, jak inne to może być stylem pisania, jeżeli chodzi o kryminał. Także spróbuję sobie pierwszą stronę tego. To na pewno nie jest typowe. To nie jest. Nie zaczyna się tak, mi się wydaje, jak kryminały, które w większości ludzie czytają. Znaczy, wiadomo, nie jest to pióro amerykańskie, czy jakieś takie, nie wiem, brytyjskie, czy whatever, z takich raczej popularniejszych kryminałów i pisarzy kryminałów. Na razie nie jestem ani zachęcona, ani zniechęcona. To było za mało troszeczkę, żeby czegokolwiek się na temat tej książki dowiedzieć. No, mam ją z biblioteki, więc na pewno będę chciała ją przeczytać, no właśnie chyba raczej nie w tym miesiącu już, ale może jakoś z początkiem października. Ale chciałam się przekonać, czy w sumie właśnie teraz, w najbliższym czasie, czy jakoś tak szybko na przykład udałoby mi się ją przeczytać i chciałabym ją przeczytać. Ta pierwsza strona aż tak mnie nie porwała. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Szukam następnej książki. Okej, zgromadziłam już w sumie tutaj troszeczkę więcej tych książek niż jedną od razu, żeby nie musieć za każdym razem wstawać. No i lecimy po kolei. Są tutaj książki bardzo różne. Jest też kilka,
znaczy ile, dwie na razie, zobaczymy jak później, które są też w moim rocznym TBR-ze, bo też potrzebuję troszeczkę jakby zachęty, żeby faktycznie je przeczytać w najbliższym czasie. Ale pierwsza książka, którą tutaj mam na szczycie tego małego stosiku, to Rzeźbiarz Łez. Niedawno ją kupiłam, więc też liczę, że ją niedługo przeczytam, ale zobaczymy, czy tak będzie, czy mnie ta pierwsza strona zainteresuje. Dobra, troszeczkę oszukałam i przeczytałam jeszcze to, bo w ten sposób kończę prolog. Myślę, że będzie to książka bardzo ładnie pisana. Jest ciekawa na początku. Wciąż totalnie nie wiem, czego się po niej spodziewać, ale ładny, intrygujący początek. Chociaż taki bardziej baśniowy, na zasadzie właśnie, że opowiedzenie krótkiej baśni, przez co nie mam zielonego pojęcia dalej, z czym to się je, jak ta historia będzie lecieć i od czego się w ogóle będzie zaczynać. Także jestem zaintrygowana. Zobaczymy, jak wypadnie na tle innych książek. Ostatnio mam wielką chęć i też zresztą czytam z literatury azjatyckiej jeden zbiorek opowiadań, bo bardzo mam ochotę właśnie wrócić do literatury azjatyckiej, czy to koreańskiej, czy to japońskiej, czy to jakiejkolwiek po prostu z tych zgromadzonych na moich półkach. Więc jako następną do spróbowania wzięłam sobie Kawiarnię pod pełnym księżycem. Troszeczkę się obawiam, że mogę się odbić od tej książki, ale spróbujmy z jej początkiem. Nie mam do powiedzenia absolutnie nic. To była bardzo neutralna pierwsza strona. Ja dalej mówię, wiem, że to jest niewiele, ta jedna strona, i jakiś taki krótki prolog to byłoby lepsze, żeby ocenić, co dalej. Tutaj prolog ma trzy strony, dlatego pozostałam tylko przy tej jednej. No, będę to kiedyś czytać, ale nie poczułam się automatycznie przyciągnięta do tej historii. Więc myślę, że ona gdzieś tam w miarę na sam dół będzie trafiać, już sobie ją tutaj odłożę. Kolejna to już jest literatura chyba trochę bardziej grozy. I mamy tutaj Diabeł zabierze was do domu. Także zobaczmy, jak to się zaczyna. Okej. Okay. Na razie. Taki zaczątek. Zaczątek do tego, co opis obiecuje dalej. Myślę, że to będzie dobra historia. Jakoś nie wiem, takie mam przeczucie po tej pierwszej stronie. I jestem ciekawa. Jestem w miarę zachęcona, żeby chociaż trochę dalej z tą książką iść i trochę więcej jej przeczytać. Także dobre odczucie póki co. Następna, właśnie z mojego rocznego TBR-u, jest książka Brandona Sandersona Six Secret Projects, Yumi i Malarz Koszmarów. Ta książka jest przepiękna, jeżeli chodzi o wydanie. I mam nadzieję, że właśnie środek będzie równie piękny, że będzie równie dobry. Cześć, Myszo. Czytasz ze mną? Nie jest to pierwsza strona jakoś bardzo zachęcająca? Taka o. Tak jakby miała być, mam wrażenie, ale nie do końca się to u mnie sprawdziło. Nie jestem bardzo podekscytowana. Także niestety to będzie przy końcu listy, no aczkolwiek jeżeli bym chciała dopełnić swój roczny TBR, no to tak czy siak przez te ostatnie miesiące roku muszę ją mieć na względzie. No i jeszcze jedna książka, jedyna po angielsku, którą tutaj na razie mam, Defy the Sun. I to jest kontynuacja Beware the Night i też książka, którą mam właśnie w rocznym TBR-ze. No dobra. Generalnie, no jeszcze jest jedna strona i mogłabym skończyć pierwszy rozdział, ale no na razie wystarczy. No, mało pamiętam już trochę z pierwszego tomu, ale pamiętam, że właśnie zakończenie było dosyć mocne, że tam się podziało. No i tutaj będziemy mieć tego jakby konsekwencje i dalsze rozgrywanie tych akcji właśnie z końcówki pierwszego tomu. To po prostu zaczyna się jak drugi tom młodzieżowego fantasy, młodzieżówek takich niezbyt wyróżniających się czymkolwiek, ale w miarę interesujących, także jakbym pewnie to sobie kontynuowała dalej, no to mogłabym być w miarę wciągnięta i mogłoby mi się to po prostu spoko, tak luźno czytać. Jeszcze jedna, którą mam tutaj odłożoną,
a potem zobaczymy, co dalej. Drugi tom Legendy Rebelianta, czyli Legenda Wybraniec Marilu. To są jeszcze te stare wydania. No, miałam tę książkę przeczytać jakoś latem, ale się nie udało, więc ponowne podejście, bo przydałoby się tę serię kontynuować, bo pierwszy tom mi się podobał, a fajnie by było trochę pocisnąć z seriami, także kolejne, jakby kolejny drugi tom serii. Spoko. Też podobnie troszeczkę, ale nie aż tak, bo jednak troszkę w Defy the Sun był bardziej sztampowe to rozpoczęcie. A tutaj jest takie, że no, też jak drugi tom serii młodzieżowej, takie, że w miarę wchodząc już w coś, jest okej. Okay. Nie ma jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania, no ale ponownie, pewnie jakbym przeczytała trochę więcej, to jakoś bym się może bardziej wciągnęła i chciała to kontynuować sobie dalej jak najszybciej. Ale czy będę to kontynuować jak najszybciej? Zobaczymy. Coś tutaj jeszcze sobie chyba wybiorę i jakąś jedną albo dwie książki jeszcze tutaj zacznę i sobie przetestuję. Dobra, wiem, co mogę jeszcze stestować. Książki, które mi tam zalegały na moim TBR card, tak jakby. Książki, które teoretycznie w jakimś TBR-ze były, ale tak naprawdę wcale nie, po prostu tam leżą z niewiadomych przyczyn, bo chciałam o nich pamiętać i nie pamiętałam. Insomnie, Sary Pinborough oraz jeszcze Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney. To jest książka, którą chciałam chyba rok temu, jeżeli nie więcej, przeczytać. Właśnie w takim okresie jesiennym, chyba że to było się takie bardziej zimowe. Nie pamiętam. Ale tak, jeszcze te dwie książki sobie obczaję, żeby była troszeczkę większa różnorodność. Zobaczmy z Sally Rooney. Ciężko jest jednak tak ocenić książki po pierwszej stronie. Aczkolwiek widzicie, niektóre były bardziej jakieś takie zachęcające. Tutaj miałam taki przebłysk przy jednym zdaniu, że mogą być tutaj takie fragmenty i takie rzeczy powiedziane w punkt, ale nie wiem, zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie nie czuję nic po przeczytaniu tej jednej strony książki. Możliwe, że dopadnie mnie taka chęć na tego typu literaturę i wtedy po nią sięgnę. Obecnie nie jakoś aż tak bardzo. I jeszcze jedna książka, jeszcze jedną sobie tutaj obczajmy. I co, i wtedy będzie ich równo 10? Tak, wtedy będzie tych książek 10, więc w sumie idealnie. To było bardzo dobre wejście w książkę. To była bardzo dobra pierwsza strona. To jest taka pierwsza strona, jaką właśnie powinny mieć wszystkie kryminały i thrillery, które chcą wciągnąć czytelnika. I w momencie, kiedy autor chce przekonać kogoś do swojej książki, to powinien ją właśnie tak z jakimś chociaż mikroimpetem zaczynać. Tutaj była bardzo dobra pierwsza strona. I to idzie gdzieś tam w miarę na top z tych książek, które będę chciała niedługo przeczytać. Więc teraz z tych 10 zrobiłabym sobie taki ranking, jak ja to oceniam, idąc od dołu, to myślę, że na samym dole będzie Kawiarnia pod pełnym księżycem. To najmniej jakoś mi się wydaje, że mogłabym tę książkę przeczytać w najbliższym czasie, aczkolwiek no, wszystko jeszcze się okaże, wszystko jeszcze zależy, jakie będę miała te chętki czytelnicze później, ale na obecną chwilę nie zobowiązuję się absolutnie, tak samo nie zobowiązuję się do rozmów z przyjaciółmi, raczej nie. Potem niestety myślę, że ląduje Yumi i Malarz Koszmarów, chociaż jest to książka u mnie w TBR-ze, to na ten moment w ogóle nie czuję się jakoś taka przekonana, żeby ją czytać. Powiedzmy tak, Wybraniec, powiedzmy to było, bardziej troszeczkę niż Wybrańca, mam ochotę przeczytać Defy the Sun i to jest w sumie dobry znak, bo to jest po raz kolejny powtarzam w moim rocznym TBR-ze, więc fajnie by było, jakby mi się udało tę książkę faktycznie jesienią przeczytać. I takie mamy 5 niekoniecznych na 5 troszeczkę wyżej stojących. Dobra, powiedziałabym, że tak, teraz Rzeźbiarz łez, bo za mało mi dał. Tutaj już pomimo tej pierwszej strony, która była niekonkretna, to zaraz się to zacznie i będzie gdzieś tam mowa o tym wydarzeniu kryminalnym, więc powiedzmy, że zrobię to tak. I tutaj po raz kolejny mam problem. Chyba jednak zrobię tak, że Diabeł zabierze was do domu, idzie na miejsce trzecie, potem idzie Ilion, na szczęście, i na samą górę idzie Insomnia.
To będzie szybka lektura. To będzie szybka lektura i potrzebowałam po prostu jakiegoś takiego małego zapalnika, żeby faktycznie niedługo po tę książkę sięgnąć, więc oto mój zapalnik idzie na samą górę listy. I jeżeli chodzi o ten TBR, no to nie jest to wszystko TBR-em. To powiedzmy sobie tak. Powiedzmy sobie, że w tej jesieni chciałabym na pewno przeczytać te 6 książek. To jest mój oficjalny TBR. Czy będę te książki czytać w takiej kolejności? Nie obiecuję, ale po prostu w tym momencie to, jak bardzo mnie te pierwsze strony zachęciły, no to jest właśnie taki ranking. Także w moim TBR-ze na jesień jest też sporo innych książek, które gdzieś tam mam w głowie do innych filmów, więc nie chcę tutaj też ani za dużo spoilerować, jeżeli chodzi o filmy, które chcę nagrywać, ani przesadzać z ilością tych książek poza tymi filmami, które chcę sobie właśnie wyznaczyć na jesień. Dlatego myślę, że te 6 to jest i tak bardzo zacna, konkretna lista. Przypominając Insomnia, Ilion, Diabeł zabierze was do domu, co to, Przeczucie. W ogóle jestem ciekawa, czy kolejne tomy tej serii, tak jakby kryminalnej, są w Polsce. Rzeźbiarz West też bym chciała przeczytać i też bym chciała przeczytać Defy the Sun. W jakiej kolejności, to tak jak mówię, jeszcze wszyscy zobaczymy. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten TBR troszeczkę w innej formie. Mam nadzieję, że taka forma wam się podobała. Dajcie znać. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek i wydaje wam się, że może mi się spodobać, to dajcie mi znać, być może szybciej ją wtedy przeczytam, albo jeżeli czytaliście te książki, które tutaj w tym oficjalnym TBR-ze się nie znalazły i bardzo wam się podobały, to też dajcie znać, bo może jednak poczuję się przez to zachęcona, żeby je przeczytać. A tymczasem w tym filmie to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem, także do zobaczenia, to pa!